Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a to są Bąk Newsy, czyli podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata RC. W dzisiejszym 35. wydaniu Bąk Newsów porozmawiamy sobie o odświeżonym modelu HP i RS4. Następnie pokażę wam kolejną nowość od Team Corali i nowość od Army, które idą teraz web w web, można powiedzieć, w tej tematyce. Następnie nowość od Traxxasa, dwa modele do ścigania on-roadowego od Schumachera i od X-Raya, a na koniec ciekawostka od Lozi. Zapraszam do oglądania. No i na początek nowość, jakiej dawno nie było, bo naprawdę dawno nie pokazywaliśmy nic od marki HPI. Można powiedzieć, że tutaj też nie ma żadnego przełomowego odkrycia i wynalazku, bo HPI prezentuje model RS4, który znamy już chyba od dekady. No i jak tak spojrzymy sobie pod karoserię, to właściwie nic się tam nie zmieniło, wszystko jest po staremu. No jedyne, co można powiedzieć, że dodali do tego modelu, to nowa karoseria. Założyli tutaj na tego RTR-ka budę BMW E30 z 87 roku i teraz mnie przekręcił Warnsteier, chyba tak to się czyta, a jak nie, to przepraszam, po niemiecku nie mówię zbyt dobrze, bo właściwie to wcale. W każdym razie, tak jak mówię, podwozie jest bez zmian, żadnej ewolucji, rewolucji, odświeżenia, no nic po prostu, wszystko jest tak samo jak było. Założyli na to nową budę, która moim zdaniem, znaczy kolorystyka ładna i że BM-ka bardzo fajnie, w porządku, ale jakaś ta buda taka zaobła mi się trochę wydaje, szczególnie tak w widoku od przodu, od frontu. No, więc fajnie, że HPI pomimo tych wszystkich perturbacji, zmian właścicielskich, problemów finansowych i tak dalej, próbuje coś robić. No i też nie możemy powiedzieć, że w HPI nic się nie dzieje, no bo jednak w tym roku mieliśmy premierę kilku modeli z tego budżetowego brandu, czy też budżetowej marki Maverick, bo była cała ta seria Quantum nowych modeli poniżej 1000 zł RTR-ków, również z napędem bezszczotkowym. Więc to nie jest tak, że HPI gdzieś tam się zaszyło do szafy i nie istnieje. No aczkolwiek nic nie wypuszczali pod swoją tą główną marką, no i mam nadzieję, że za jakiś czas pokażą jakiś nowy model wyprodukowany, można powiedzieć, od zera, konstrukcja, jakiej nie mieli wcześniej w swojej ofercie. No bo jednak ja uważam, że dla rynku zawsze jest zdrowo, kiedy mamy jakąś konkurencję, a nie pojedyncze firmy, które mają swoje wycinki rynku i właściwie z nimi konkurują, no bo to jednak prowadzi do jakiejś, nazwijmy to, stagnacji i demotywuje ich do rozwoju i ciągłego szukania nowych rozwiązań. Więc ja mam nadzieję, że HPI jakoś z kolan powstanie i zaoferuje nam niedługo coś nowego, oprócz świeżej karoserii na RTR-a. Trzeci tydzień z rzędu będę wam pokazywał nowość od belgijskiego Team Corali. Z tego co widzę, to chyba Team Corali się tak zasadza, żeby wymienić całą flotę swoich modeli i odświeżyć je na modele 2021. No i w sumie fajnie, że coś robią, niech działają. To ja teraz tylko pokrótce, nie będę się już zagłębiał w szczegóły, bo jakby te zmiany są dość, można powiedzieć, zbliżone, lustrzane, siostrzane, symetryczne do tych, które były wprowadzone w modelu Python. No i dzisiaj mamy pokazaną odświeżoną wersję modelu Dementor. No jeżeli chcielibyśmy sobie jakoś zdefiniować ten model, to jest to, oni to nazywają może jako stand truck, czyli taka ciężarówka do wyczynów kaskaderskich, o tak sobie to powiedzmy. A w praktyce oznacza to, że to jest coś pomiędzy Monster Truckiem a Tragi, czyli tak jak na przykład chyba to jest model Shogun od Team Corali, aczkolwiek jest to model o skróconym rozstawie osi, przez co jest on bardziej podatny na wykonywanie tych wszystkich backflipów i tym podobnych akrobacji. On jest taki bardziej, można powiedzieć, niestabilny, chętniej się podnosi na dwa koła i tak dalej. No i oczywiście widać, że jest to bezpośredni konkurent Army Outcast. Mamy tutaj zastosowaną elektronikę, którą kojarzymy sobie właśnie z Pythona czy z Radixa 6, które pokazywałem wam wcześniej, czyli jest to kombo bezszczotkowe, bezsensorowe, z możliwością zasilania pakietem 6S. W odświeżonym modelu oczywiście zmienili i odświeżyli karoserię, mamy wzmocnione niektóre elementy, takie jak wahasze i tak dalej. No i tyle chyba tak naprawdę. No model do jakiejś szybkiej jazdy poza krętach i na zawody się raczej nie nadaje, bo jest za mało stabilny. Ale jeżeli wy głupy w skateparku, to jest coś, co was kręci, no to jest propozycja dla was. No przed chwilą wspominałem, że Team Corali Dementor to jest bezpośredni konkurent Army Outcast. No i można powiedzieć, że jakby zaczynają się zazębiać, czy już jakiś czas się tak naprawdę zazębiają klienci, grupy docelowe może klientów dla obu tych marek. No i Team Corali wypuszcza coraz to nowe odświeżone podwozia. No i Arma nie pozostaje w tyle, prezentują teraz serię swoich odświeżonych modeli. No i teraz, żebym nie poprzekręcał, to wam przeczytam generalnie, co zostało odświeżone w których modelach Army. Więc dla Creightona, Notoriusa i Typhona
została wzmocniona płyta podwoziowa. Dla Creightona, Notoriusa i Typhona również zostały zastosowane nowe, wzmocnione wahacze. Dla Creightona i Notoriusa została zmieniona geometria tylniej wieży od amortyzatorów. No i nowe mocowanie i silnika oraz wzmocnione te słupki od karoserii dla Army Mojave. Więc tak jak już powiedziałem na początku, Arma nie pozostaje w tyle i też odświeża swoją flotę na nadchodzący rok 2021. A, no i warto oczywiście powiedzieć, że Arma we wszystkich swoich modelach RTR będzie teraz stosowała elektronikę Spectrum. Pewnie nie tylko ja mam taką opinię, że Traxxas jest to marka dla osób, które chcą się po prostu bawić zdalnie sterowanymi modelami, a niekoniecznie dla osób, których kluczowym elementem naszego hobby jest konstruowanie, budowanie i grzebanie po nocach nad swoimi modelami. Ale oczywiście to nie w każdym przypadku tak jest, ale tak generalnie widzę rynek Traxxasa. No i Traxxas teraz zaoferował taką opcję, co się nazywa Pro Build. Ten znak, trademark był już zarejestrowany jakiś dłuższy czas temu w Stanach, jeśli ludzie zastanawiali, co to będzie. No i generalnie Traxxas sobie wykoncypował, wymyślił, że będą oferowali teraz gotowe podzespoły, czyli dyferencjały i przekładnie, które po prostu dostajemy już złożone, gotowe i właściwie odkręcamy kilka śrubek, wyjmujemy naszą starą przekładnię i wkładamy sobie nową, probuildową. One nie różnią się jakby od tych klasycznych, różnica jest taka, że nie musimy ich składać z pojedynczych elementów. No i to jest rozwiązanie dla osób, które albo nie czują się na siłach, żeby zidentyfikować sobie i naprawić, co się uszkodziło w ich na przykład dyferencjale i chcą po prostu go wymienić na nowy, kompletny dyferencjał. To jest jedna opcja. Druga opcja to jest dla osób, które są zwyczajnie leniwe i im się nie chce i po prostu szybciej jest wykręcić cztery śrubki i wymienić przekładnie na inną niż tam to rozbierać, babrać się, smażyć i tak dalej. No a trzecia opcja to są, i moim zdaniem najciekawsza właściwie, to są osoby, które budują własne modele od podstaw i wykorzystują często komponenty od Traxxasa, bo na przykład dwubiegowa przekładnia od Traxxasa Summita jest bardzo często wykorzystywana jako, można powiedzieć, serce i główny element modeli ciężarówek tych 8x8 czy 6x6 spotykanych na polskich zawodach trialowych, więc to jest też ukłon w stronę tych osób, nie wiem czy świadome ze strony Traxxasa, ale tak jest. No i ciekawa opcja, widzę, że będą dostępne takie komponenty do modeli Revo, Bandit, Rustler, Stampede, Slash i UDR, czyli Unlimited Desert Racer. Szkoda, że na tej liście nie widzę właśnie przekładni od Summita, ale może to się czasem pojawi, a być może po prostu w informacji, z której korzystałem, nie był on wymieniony, a gdzieś tam się pojawi na liście produktów. Pora na coś do ścigania on-roadowego. Będą takie dwie nowości dzisiaj. Pierwsza z nich to nawet nie tyle nowość, co bardziej teaser nowości od marki Schumacher. I Schumacher zapowiedział, że przygotowuje nowy, a właściwie pierwszy w swojej historii model formuły F1 do wyścigów. Można powiedzieć, że nazwa marki trochę zobowiązuje i dziwi mnie, że formułki wcześniej w ofercie nie mieli, no ale dobrze, że nadrabiają zaległości, bo chyba trochę wstyd, żeby firma nazywająca się Schumacher nie miała formuły w swoim katalogu. No i właściwie oprócz tego, że model nazywał się będzie Icon F1, nie wiemy nic. No ale oczywiście możemy się domyślać, że konstrukcja będzie zbliżona do wszystkich formułek, czyli będzie to model z napędem na tylnią oś. Tylnia oś będzie po prostu sztywna. Będzie to model, który zdecydowanie dobrze czuł się będzie na torach dywanowych. No i te formułki to jest taka fajna klasa onroadowa, która bardzo uczy pokory, jeżeli chodzi o sterowanie gazem i płynną jazdę po prostu. Być może nie są to najszybsze modele, przynajmniej w klasach tych z ograniczonymi silnikami, które miałem okazję widzieć na żywo, no ale naprawdę jadą bardzo fajnie, płynnie i widać, że wymagają naprawdę dużo umiejętności od swoich kierowców. No i to jest na pewno coś ciekawego. Kiedy byłem na Huda Arenie bodajże w zeszłym roku, no to ta klasa formułek była całkiem fajnie obsadzona. W Polsce myślę, że też jest potencjał, żeby to się rozwinęło, szczególnie, że tory on-roadowe, dywanowe się też pojawiają, coraz to nowe. Przed chwilą wspomniałem, że będą dwie nowości on-roadowe, wyścigowe, no i teraz pora na drugą z nich. Jest to nowość od marki X-Ray. Jest to nowy model Pankara w skali 1:12. Pankara, czy też skrobaczki, czy też szuflady, czy jakkolwiek byście sobie tego nie chcieli nazywać. To są takie małe, ale bardzo szybkie modele on-roadowe właśnie. Jakby nie chcę się podejmować wymieniania zmian w stosunku do wersji 2020, czy też poprzednich generacji tych modeli pankarowych od X-Raya, bo producent deklaruje, że zaprojektowali model od podstaw i jest tutaj 90% nowych komponentów, więc chyba nie ma sensu, żebym wam czytał po prostu listę elementów z instrukcji po kolei.
Niemniej te pankary, tak samo jak i formułki, są to modele z napędem na tylnią oś, również mają ośkę sztywną. No i tutaj jakby koncepcja jest trochę odmienna, bo ile te formułki może nie są jakoś wybitnie szybkie, ale bardzo ciekawe, to tyle te pankary są strasznie szybkie. I przez aerodynamikę i konstrukcję tego modelu one jakby wymuszają szybką jazdę, bo im szybciej ten model jedzie, tym więcej docisku generuje i tym lepiej się po prostu zachowuje w zakrętach. Więc jeśli obejrzycie sobie kiedyś na YouTubie wyścigi pankarów, no to one po prostu mkną jak pociski i naprawdę to jest chyba najszybsza, może nie najszybsza, znaczy inaczej, nie jestem w 100% pewien, czy jest to najszybsza klasa na dywanie, ale wydaje mi się, że na pewno jedna z najbardziej spektakularnych i dynamicznych, no bo te modele po prostu jak piksele po ekranie zasuwają od lewej do prawej. Wspomniałem o tym niechcący, te modele raczej są właśnie przystosowane, czy też najczęściej jeżdżą na torach właśnie dywanowych, bo prześwit tego modelu jest naprawdę bardzo malutki i przez swoją sztywną, zwartą konstrukcję on raczej słabo będzie radził sobie na nieidealnie równym torze. No, dobra, chyba wystarczy, więc jeżeli... A, wiem co jeszcze. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście bardzo nie lubię strony internetowej X-Raya, bo ona jest zawsze, nowość produktu jest zorganizowana trochę na zasadzie takiego pokazu slajdów i nie można płynnie scrollować sobie przez bardzo długą informację modelu, tylko trzeba przeskakiwać między takimi, no, slajdami de facto i przynajmniej ja się bardzo niekomfortowo czuję czytając w ten sposób i mi się to nie podoba. No i na koniec w ogóle nawet nie teaser, tylko już jakaś taka niespodzianka, zagadka, rebus, szarada od Lozi. Lozi pokazało takie zdjęcie, które teraz wam tutaj się zrobi takie duże. No i to jest wszystko, co nam pokazali, no ale co my tutaj na tym zdjęciu widzimy? No są to ślady opon, raczej czegoś dużego, jak można by się spodziewać po proporcji bieżnika do grudek ziemi na zdjęciu. To co widzimy, że są to koła, opony jodełkowe, czyli takie jak stosowane są zazwyczaj w Monster Truckach, czyli być może jest to jakiś nowy duży Monster Truck od Lozi. W sumie nie mają, więc czemu nie, na sztywnych mostach, bardzo fajnie jakby to była jakaś konkurencja na przykład do Axiala SMT10. No ale z drugiej strony te jodełki są jakby bardzo równolegle jedne do drugich, co może implikować, że może będzie to model na bliźniakach od Lozi, tak jak był... Kurczę, jak on się nazywał? Takiego Forda F250 wam pokazywałem ostatnio na bliźniakach. A z kolei Proline też niedawno pokazywał bliźniakowe felgi. Więc może i Lozi zwęszyło, że bliźniaki to jest coś, co teraz ludzi kręci i trzeba zrobić coś na bliźniakach. Ja nie mam pojęcia. Bardzo jestem ciekawy, czy wy macie jakieś alternatywne pomysły na temat tej nowości. Czy macie jakieś pomysły, cóż to może być, co tam Lozi dla nas pichci i szykuje. Więc śmiało, popuśćcie wodze fantazji i piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam i dowiem się, jakie macie swoje wizje na ten temat. No i na koniec, przechodząc płynnie do tej części, w której zawsze omawiam nadchodzące imprezy modelarskie, niestety jakby widać pewne wyhamowanie, jest ich w kalendarzu aktualnie mniej zaplanowanych, co z różnych względów jest prawdopodobnie zrozumiałe. Niemniej chciałem sprostować informacje odnośnie Milan Sport X-Ray Race rundy drugiej, która odbywać się będzie w tą sobotę, czyli 14 listopada. W zeszłym tygodniu powiedziałem wam, że odbywać się to będzie na Titan Arenie, tak trochę z rozpędu, ale błąd, impreza odbywać się będzie w Bieruniu na hali sportowej przy ulicy Szarych Szeregów 15. Najmocniej przepraszam za tą pomyłkę, ale jakoś tak zakodowałem sobie w głowie, czy gdzieś mi mignęła, bo sobie... wyobraziłem, że to miało być w Łomiankach. Nie, Milan Sport X-Ray Race odbywać się będzie w Bieruniu. Więc jeżeli wybieracie się na te zawody, to mam nadzieję, że byliście tego świadomi pomimo mojej pomyłki i nikt mi nie napisze, że przyjechał do Łomianek, a nie do Bierunia w sobotę, bo tak usłyszał w Bąk Newsach, bo byłoby mi bardzo z tego powodu przykro. I stąd to sprostowanie. No dobra, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie 35. wydania Bąk Newsów. Oczywiście, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków i chcielibyście jakoś wspierać rozwój tego kanału, to zachęcam do subskrybowania, zostawcie łapkę w górę. W komentarzach piszcie swoje przewidywania co do tego, czym będzie nowy model od Lozi. A tymczasem życzę wam udanej reszty tygodnia, trzymajcie się zdrowi i do zobaczenia w kolejnych Bąk Newsach. Pa, pa, wasz Bąk.